Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XDmości, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam prosty sposób, jak możecie zarobić nawet paręnaście tysięcy złotych w ciągu 2 tygodni za nic nie robienie. Zapraszam do oglądania. Dobry wieczór. Ten rząd przejdzie do historii. Zapewne przetrwa 2 tygodnie i spektakularnie upadnie w Sejmie. Ministrowie rządu to urzędnicy lub mniej znani politycy PiSu. Nie będą rządzić, bo nie zdążą. Biorą udział w politycznym teatrze, w którym role rozdawali prezes Kaczyński i premier Morawiecki. Trwa udawanie, że to na poważnie. Jakub Sobieniowski. Żaden z uczestników tej uroczystości nie powiedział, że to będzie rząd na 2 tygodnie. Może nikt nie mówił o tym, że to będzie rząd na 2 tygodnie, ale chyba też nikt nie mówił, że to będzie rząd na lata. Mateusz Morawiecki nawet nie przemawiał. Pan premier prowadzi w tej chwili negocjacje związane z poparciem dla tego gabinetu. Życzę panu premierowi w tym zakresie wszelkiego powodzenia. Państwu również w realizacji zadań dla Rzeczypospolitej i dla nas wszystkich. Powodzenia. Politycy PiSu mówią, że znalezienie większości dla tego rządu to będzie zadanie ekstremalnie trudne, że szanse to 10% albo mniej. Janusz Kowalski nie pozostawia ani sobie, ani PiSowi nawet takich złudzeń. Dzisiaj sobie trzeba jasno powiedzieć, nie mamy większości póki co w polskim Sejmie. No chyba Prawo i Sprawiedliwość jednak tej większości nie ma, bo jak widzę pana Kowalskiego, takiego smutnego i który mówi, że większości nie mają, to chyba tej większości jednak nie mają. W nowym rządzie nie będzie Zbigniewa Ziobry, zastąpi go Marcin Warchoł i będzie jednym z bardziej znanych polityków, chociaż w przegranych wyborach w Rzeszowie prezentował się jako ponadpartyjny kandydat. No właśnie nie do końca znany, no ja go na pewno znam z kampanii prezydenckiej w Rzeszowie, no ale jak wczoraj na live razem to oglądaliśmy, to jedynie widzowie kojarzyli pana Błaszczaka i pana vel Sęka, być może z XDmości, bo ze 2 razy wspominałem, że jest ministrem do spraw Unii Europejskiej. Tak jak wtedy on, tak teraz ten rząd też się prezentuje jako ponadpartyjny i ekspercki zespół. To nowy minister infrastruktury. W skład tego rządu weszło rekordowo dużo kobiet. To nowa minister kultury. PiS miewa problem z docenieniem tych kobiet. Teraz, kiedy nie tylko nie ma żadnych fruktów do rozdania, kiedy nie ma realnej władzy, ale co więcej, trzeba wziąć odpowiedzialność i dać twarz porażce i farsie, wtedy chętnie szuka się kobiet. Niemożliwe, że politycy wykorzystują kobiety do celów politycznych, tak jak Donald Tusk wykorzystywał, że liczy na głosy kobiet, a w rządzie tych kobiet prawdopodobnie będzie jedynie 4. Tak później Mateusz Morawiecki wychodzi i przedstawia, że u niego w rządzie będzie 9 kobiet. Na ministra skarbu jest proponowana dyrektor generalna Ministerstwa Aktywów Państwowych. Tak? Jak się nazywa? No, nie pamiętam oczywiście nazwiska, ale nie pamiętam. To ta zmiana. Jacka Sasina w potężnym Ministerstwie Aktywów Państwowych zastąpi Marzena Małek. Dotychczas dyrektor w tym ministerstwie. Zastąpi go na 2 tygodnie, jak przekonuje koalicja sejmowej większości. Żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy. Tutaj czas jest złotem, dosłownie. Właśnie zdziwiłem się, że TVN w tym materiale nie powiedział, że w rządzie 2-tygodniowym Mateusza Morawieckiego, być może dłuższym, ale jeżeli będzie trwał 2 tygodnie, no to podatnika będzie to prawdopodobnie kosztowało do 800 tysięcy złotych. Skąd te liczby? Już wam czytam. No bo ministrowie zatrudnią wiceministrów. Wystarczy, że nowi ministrowie zatrudnią 40 nowych wiceministrów. Odprawy dla nich mogą wynieść 640 tysięcy, bo odprawa to jest, uwaga, jednomiesięczne uposażenie, czyli 17 600, jak podaje portal Bankier, a wiceminister 16 tysięcy. Jeszcze starzy ministrowie dostaną swoje odprawy. Jeżeli pracowali powyżej 12 miesięcy, to ich odprawa będzie wynosiła 3-miesięczną pensję. A jeżeli, jak dalej pisze Bankier, z kolei ministrowie i wiceministrowie, którzy nie wejdą do nowego rządu, także mogą liczyć na kwoty na otarcie łez. Ci, którzy nie dostali się do Sejmu 10. kadencji, przez 3 miesiące dostaną łącznie około 53 tysięcy złotych w przypadku ministra i około 43 tysięcy złotych w przypadku wiceministra. Ci, którzy zasiadają w parlamentarnych ławach, przez 3 miesiące będą otrzymywać wyrównanie. W sumie nawet 14 500. Z tego wyliczenia wynika, wynika, że Jarosław Kaczyński, o ile nie zasiądzie w nowym rządzie, otrzyma przez 3 miesiące 14 500 zł. Z kolei wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która nie uzyskała mandatu, 43 tysiące złotych. Nie miałbym oporu, gdyby taka była koncepcja, żeby w tym rządzie być. To oczywiście bym w tym rządzie był, ale jest inna koncepcja, akceptuję ją, godzę się z nią. Nawet w dniu takiej uroczystości z udziałem prezydenta i premiera pierwsze i ostatnie decydujące słowo należało do Jarosława Kaczyńskiego. Powiedział, że to jego pomysł, by w tym rządzie nie było zbyt wielu polityków. Nawet o ogólnym kształcie gabinetu Mateusza Morawieckiego nie decydował Mateusz Morawiecki. Myślałem, że tak nawet z punktu widzenia takiego humanitarnego, że Jarosław Kaczyński chociaż pozwoli Morawieckiemu w tym trzecim rządzie chociaż wybrać krawat. Przecież politycy Platformy Obywatelskiej tak samo zachowują się w stosunku do Donalda Tuska i pewnie tak samo będzie, jak Donald Tusk będzie rządził, że będą liczyli się ze zdaniem swojego prezesa. Ba, co ja gadam, Platforma Obywatelska? Przecież w każdej partii tak jest, że raczej każdy liczy się ze zdaniem swojego prezesa. Ale wydaje się, że nie. Prezes PiS-u znacząco nie był w Pałacu Prezydenckim, ale znacząco wcześniej. Zaznaczył, że to on wymyślił ekspercki charakter tej ekipy, a nie premier. I to on powiedział, że Mariusz Błaszczak będzie w rządzie. Chociaż sam Mariusz Błaszczak mówił, że nie będzie. Jeszcze w sobotę. Pan dostał propozycję wejścia do tego rządu? Nie, ja nie będę w tym nowym rządzie. Ale tam musi być rozpiernicz. Błaszczak idzie do mediów, już miał pewnie zapewnienie, że nie będzie w tym rządzie i ktoś mu uciera nosa i mówi: panie Mariuszu, musi pan być w rządzie, inaczej poniesie pan tego konsekwencje. I teraz Mariusz Błaszczak nawet nie jest konsekwentny w swoich słowach. Rację co do przyszłości Mariusza Błaszczaka ma nie Mariusz Błaszczak, tylko Jarosław Kaczyński. Minister obrony się nie zmieni. Przez 2 tygodnie, jak zapewnia opozycja, która ma większość, ma umowę koalicyjną i ma innego kandydata na premiera. I Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki to wiedzą od dawna. A i tak było desygnowanie, a teraz zaprzysiężenie. Chociaż ten premier nie ma większości i nawet nie ma decydującego głosu w sprawie jego rządu. Mam złą informację dla pana Morawieckiego i tych wszystkich parodystów, którzy byli dzisiaj powoływani na pseudoministrów, że to wszystko zostanie dokładnie sprawdzone, rozliczone. Ten minister cyfryzacji już się pożegnał. Jestem z siebie zadowolony. I z tego, co nawet czytałem, politycy opozycji chwalili pana ministra Cieszyńskiego, że był dobrym ministrem cyfryzacji, że rozwinął aplikację M-Obywatel, no i Polska zrobiła krok do przodu w tej sferze. Tej dobrej samooceny nie potwierdził Mateusz Morawiecki, skoro nie zaproponował mu udziału w tym rządzie. Choćby na 2 tygodnie. Jakub Sobieniowski. Fakty. A nie wpadliście na to, że może pan Cieszyński nie chciał być w tym 2-tygodniowym rządzie? Mniejszy, ekspercki, bardziej kobiecy. Taki jest nowy, zaprzysiężony dziś przez prezydenta rząd Mateusza Morawieckiego. I sprawdza się to, co mówiliśmy na live, czyli że TVP będzie grało tym, że wybrali kobiety, a później zły Donald Tusk wybierze tych kobiet tylko 4. Teraz szef rządu ma 2 tygodnie na wygłoszenie orędzia i zadbanie o sejmowe poparcie. Monika Borkowska. Mateusz Morawiecki powołany na premiera. Tak mi dopomóż Bóg. Nowy, odchudzony rząd składać się będzie z 16 ministerstw. 9 zarządzać będą kobiety. To rekord. Ogromna reprezentacja pań w tym gabinecie. Muszę powiedzieć, że jestem tym zbudowany. Idziemy trochę w przyszłość, być może przewidzimy przyszłość, no bo premier Morawiecki powołał tylko 16 ministerstw. Donald Tusk ma powołać tych ministerstw aż 20 i być może w jakimś wydaniu wiadomości będzie to, że Mateusz Morawiecki potrafił odchudzić rząd, odchudzić ministerstwa, może niektóre były niepotrzebne i tak zaoszczędzili pieniądze obywateli, a Donald Tusk zwiększył ilość ministerstw. To rząd składający się z ekspertów. Na czele zaledwie 3 ministerstw staną politycy, którzy w poprzednim rządzie Mateusza Morawieckiego kierowali resortami. To Marlena Maląg, Mariusz Błaszczak i Szymon Szynkowski vel Sęk. Na czele pozostałych resortów znalazły się osoby, które sprawdziły się w dotychczasowej pracy w ministerstwach i urzędach. Młode, ale doświadczone. Sam pomysł stworzenia rządu eksperckiego należy do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Chcemy zaproponować nowe twarze i konkretną propozycję wobec Sejmu, prezydenta i społeczeństwa. Trzeba zakończyć wojnę, którą prowadzi Platforma Obywatelska. W tle jest również promocja nowych nazwisk, nowych twarzy. Myślałem, że jak powołujemy ministra, no to powołujemy go, żeby pełnił jakąś misję dla Polaków, żeby działał na rzecz właśnie tych obywateli. A tutaj pan mówi, że kogoś się powołuje, żeby rozpromować jakąś twarz? PiS ma także 17 nowych szefów okręgów. To duża grupa polityków młodszego pokolenia. W skład rządu wchodzą też ministrowie bez teki, to Izabela Antos i Jacek Ozdoba. Podstawą programową i elementem spajającym ma być Dekalog Polskich Spraw. To 10 kluczowych dla Polski obszarów. Polska racja stanu. Ona powinna być wspólna dla wszystkich partii politycznych. I takie są te propozycje zawarte właśnie w Dekalogu Polskich Spraw. Teraz wszystko w rękach premiera i jego zdolności negocjacyjnych. Opozycja od początku podważa sens podejmowania próby stworzenia rządu przez Mateusza Morawieckiego. Ale jak już nawet pan Janusz Kowalski otwarcie mówi, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości i pewnie nie będzie miało, no to jeżeli już Janusz Kowalski w coś nie wierzy, no to te szanse to chyba nie wynoszą 10%, tylko chyba 0. Ich już nie ma. Najpierw przepuszczono zmasowany atak na prezydenta. To, co dzisiaj pan robi, jest po prostu antypaństwowe i niekonstytucyjne. Pan prezydent po raz ostatni spłaca zobowiązania. Drwiono też z samego premiera i jego ministrów. Oni mogą jeszcze coś ukraść. Ten czas jest im potrzebny. Problem z zaakceptowaniem pierwszego konstytucyjnego kroku opozycja miała od początku. Platforma Obywatelska uparcie lansowała tezę o wyborczym zwycięstwie, choć to Prawo i Sprawiedliwość zdobyło największą liczbę głosów. Chwileczkę, weszło kilka ugrupowań do Sejmu, Tusk po raz 8 przegrywa wybory i mówi: wygrałem. No zwariował. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica to jak na razie sejmowa większość. Jeżeli premierowi w ciągu 2 tygodni nie uda się uzyskać wotum zaufania, rozpocznie się tak zwany drugi krok konstytucyjny. Wówczas premiera wybierze Sejm. Monika Borkowska, Wiadomości. Czas odpowiedzieć na pytanie z początku filmu, czyli jak w prosty sposób zarobić tyle pieniędzy? Otóż odpowiadam. Mieć znajomego polityka, a najlepiej być w rodzinie, i jak twój kolega polityk, być może jest nawet premierem, i mówi: ty Zbyszek, bo nie mam ministrów, nie chcesz może zostać na 2 tygodnie? No zarobisz nawet fajne pieniądze, zdjęcia ci porobią, podpiszesz taką karteczkę, no i za 2 tygodnie wracasz normalnie do swojej roboty i zarobisz tam, załóżmy 20 000, jeszcze coś od siebie tam dorzucę. No, musicie spełnić jeden warunek i macie za darmo pieniądze, a ja wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!